wyrzucamy wszystko, co mamy metalowe i zabieramy temu panu, niestety, ale ubranko. Zamkniemy tutaj sobie wózek, żeby nikt go czasem nie zobaczył. I jeszcze może wam pokażę, o co ogólnie chodzi, o co ho w tej misji. We've been contacted by a Romanian client. Given the complicated nature of his request, we recommended you for the job. The client wants this taken care of quickly and has agreed to your standard fee. So, here we go. The client believes his daughter was kidnapped and possibly killed by the Romanian meat king, a Scotsman named Campbell Storuk. The Romanian courts disagreed. Storuk's Romanian lawyer, Andrei Puskus, got the case thrown out. Our client wants this settled out of court. Crash their party and take them both out. We've sent some details for you to read. If you accept this mission, your fee will be transferred to your account. Take care, 47. It's a pleasure to be working with you again. Tak, jeżeli ktoś chciał przeczytać, to przeczytał. Jeżeli ktoś chciał słuchać pani Diany, to ją, posłuchał. Żeby zachować troszeczkę jakieś tam pozory i szczątki fabuły, która jest nielicha oczywiście w Hitmanie, pokazałem wam, o co chodzi w tej misji. Dobra, pozbyliśmy się dlatego wszystkich metalowych rzeczy. Bo ten przyjemniaczek właśnie chce nas przeszukać teraz. Impreza zamknięta, jakieś fetysze, w ogóle tutaj lateksy, maski i tak dalej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Musimy się dosyć troszkę pospieszyć, dlatego że znowu wszystko zgrane w czasie jest tutaj ważne. Idziemy na pierwszy ogień, idziemy znaleźć córkę właśnie naszego klienta, tak? Dobrze, co powiedziałem? Córkę klienta. Niestety, ale ona... tutaj sobie wisi. I found a girl. Can you get her out? Some of her. Enough for a positive ID. Was it Storuk? His brother. But I assume the mission hasn't changed. You assume correctly as usual. Carry on, 47. Dziękujemy. W ogóle, co to w ogóle ma być? To jakiś... nie no, ołtarzyk. Zawieszki pachnące. Dziewczyna powieszona do góry nogami. Masakra. Także uratować córkę, no chyba już się nie da. No ale cóż, bywa. Teraz trzeba byłoby się zająć... Czy ja dobrze wszedłem? Chyba nie. Chyba dalej. Aaa, się pogubiłem. Nie, dobrze, tam mamy iść. To jest, są dosyć zawiłe te korytarze wszystkie. I w lewa. Tutaj mamy fajne ubranko. Jednego z kelnerów. Kelnerów? Tak, można to tak nazwać. Prawnik czeka na fajkę z opium. Ja może sobie tutaj wejdę. Wezmę nóż kuchenny. Oj. Tego pana raczej trzeba unikać. No, tamten koleś coś... Tamtemu kolesiowi coś nie gra. Bo powinien być jeden kelner od fajki. Dlatego ja uciekałem przed nim. Jak widzieliście, na górze był... taki wykrzyknik. Ten czerwony właśnie koleś, za którego jestem teraz przebrany, to kelner od fajki. I właśnie możemy na przykład wziąć taką fajkę stąd, z baru, i zanieść ją naszemu celowi, który jest tutaj. Gdzie on jest? Tu jest, tak? To położymy mu fajkę z opium. Gość czeka na fajkę z opium. To sobie poczeka. Bierz, pal i idź spać. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zobaczy. On powinien sobie zaraz... On powinien się zaraz przespać. Tamten koleś, dobrze, żeby nas dalej nie widział. Dlatego, że mógłby być ładny. O, sobie poszedł spać. Super.
Hehe. No to ja może sobie wszystko pochowam. O, proszę. Jak ładnie. Wszystko mogę sobie wziąć. I wychodzimy stąd. Nikt się nawet nie zorientował, że coś jest nie tak. Uwaga, bo wraca gościu od fajki z opium. On tutaj będzie wracał. Tak? Będziesz tu wracał? Będziesz wracał, czy nie będziesz wracał? I którędy, jak coś? Wchodzisz do kuchni? Tu jest kuchnia. Wchodzisz do kuchni. No dobra, no to ja w takim razie idę z powrotem zmienić swoje ciuchy. Gość czeka na fajkę z opium. Idę zmienić swoje ciuchy na te, które miałem. Dobrze? Na te. Dobrze. Zobaczmy, jak tam jest. Chyba już sobie polazł koleś od fajki. Chyba tak. Dobra. Wyrzucamy znowu broń gdzieś tutaj, dlatego, że możemy zostać przeszukani. Nóż sobie zostawimy. Potrzebny nam by był kurczak. Ale niestety musimy poczekać, aż drugi kucharz przyjdzie i nam to oprawi. Oj, tutaj chyba idzie nawet z talerzem. Jak widzieliście, drugi cel to jest taki wielki grubas. O. No i on wpierdziela te wszystkie. To chyba są kurczaki? Są kurczaki. Na talerzyku mu zanoszą te kurczaki i właśnie chyba taki talerzyk z kurczakiem idzie. Albo sam talerzyk i będą musieli dopiero przygotować. No. Wchodzisz? Wchodzisz. Pięknie. Ja zaniosę. Daj mi. No nie, musi pociachać to wszystko, dlatego znowu czekamy. A gdzie to jest exit? Powiem wam szczerze, to nie wiem. Zobaczmy na mapkę, na zewnątrz. Aha. Parter, czyli gdzieś tutaj można wyjść. Kumam. No, dawaj. Ja chcę to wziąć. O, dzięki. Hey you! To jest Milcho Sturok! Jasne, wezmę. Where would he like it served? Stupid English. Upstairs. In the room. Go. Nie wyzywaj mnie. Nie mów do mnie, że jestem głupi. Dobra. Wiecie co? Ja sobie tutaj stanę. I bym chciał nóż włożyć. O, może zróbmy to tak. Wezmę kurczak. I nóż kuchenny podniosę. I ukryj, tam było, ukryj nóż kuchenny właśnie w tym kurczaku. I teraz idziemy na górę. Możemy sobie nawet pobiegać trochę. Nikt na nas nie powinien zwrócić uwagi. Bo tutaj znowu będzie kontrola, znowu będą nas przeszukiwać, dlatego trzeba pozbyć się wszystkich metalowych przedmiotów. Czy ja się pozbyłem mojego pistoletu? Chyba tak. No, i ten będzie nas przeszukiwał, błazen jakiś. Spoko, stoję. Kunosz procedura, a kumat sim karne. Czemu to zawsze muszą być jakiś... jakiś ruski... straszne. Foarte frumos, foarte. Okej, idziemy. Ja nie mam broni. Fantastycznie. Tamten gruby pan jest właśnie na łóżku. I te panie zaraz się stąd powinni... Off! Zaciągnij zasłony, tak. I teraz tak. Możemy mu podać kurczaka. A później go zarżnąć. Dajesz kurczaka. Będzie sobie jadł. A my tymczasem wyjmiemy sobie nożyk. I go zasztyletujemy. Fajnie, nie? Możemy spadać w tym momencie.
O, zasłoniliśmy zasłony dlatego, bo właśnie te panie mogłyby nas zdemaskować. Wracamy, zabierzemy sobie broń, którą wzięliśmy od jednego z naszych celów. Kurde, zawsze... Aj, straszne. Dobra, gdzieś to tutaj było. O, tu jest chyba kuchnia? Tu jest kuchnia, okej. Okay. W takim razie zamykamy drzwi. Bierzemy sobie Silver Barrel. Tak? To się nazywa? Gdzieś tu powinno być wyjście. O! Tu gdzieś jest exit. No, gdzie tu jest exit? Cele niewypełnione. Dlaczego? Uratuj córkę klienta. Ojejku! Ale jestem idiotą. Zapomniałem przecież zabrać... Ach... Zapomniałem, wiecie czego wziąć? Ręki, która leżała na ziemi. Trzeba było wziąć do identyfikacji. No to musimy wrócić po prostu tam i tyle. Na szczęście nikt na nas nie zwraca uwagi. Właśnie kiedy sobie tak chodzimy. Czy tam jest ktoś w środku? Jest w tamtej chłodni, także nie powinien nam sprawiać problemów. O, wzięliśmy dowód i możemy stąd spadać. Na szczęście nie musieliśmy długo czekać. Tylko teraz to żmudne otwieranie tych wszystkich drzwi. I musimy znowu wyleźć. Czy stąd, czy tędy wyjdę? A, nie wiem, wolę nie próbować. Wyjdę tą drogą, którą tutaj przyszedłem. Czyli tędy. I do wyjścia. Właśnie się dziwiłem, dlaczego ja nie mam zaliczonego tego questa z córką. I go. No. No. O, jest. No i za uzyskanie rangi cichy zabójca przyznano ci dodatkową broń, 2 mikro Uzi. Super! Zostaliśmy cichego zabójcę. Trochę długo to trwało, bo niestety musiałem się wracać. Zapraszam na kolejną misję.